Witajcie moi kochani, ja nazywam się Lili, a mój kanał to Mistyczny Ogród Tarota. Dzisiaj przychodzę do Was z kolejnym Wybierz Kartę. Jest to takie Wybierz Kartę krótkie, które możecie sobie wybierać. Jest ich już kilka na kanale. Do energii tygodnia możecie sobie... To są takie dopowiedzenia jakby do energii tygodnia. Ale pamiętajcie o jednym. Te czytania są bezterminowe. One zdecydowanie podpowiedzą Wam w każdym tygodniu kolejnym i jakimkolwiek, kiedy na ten filmik traficie, jeżeli tylko poczujesz, żeby wejść w ten filmik i który ze stosików wybrać, to zdecydowanie zrób to, bo na pewno tam dla Ciebie właśnie jest wiadomość, ok? Więc tak jak mówię jeszcze raz, to nie jest tylko na ten tydzień. Te czytania są bezterminowe i kiedykolwiek poczujesz na przykład, że na przykład dzisiaj sobie wybierasz, nie wiem, dwójeczkę, trójeczkę czy tam jedyneczkę i nie wiem, za rok trafiasz na ten filmik i mówisz, kurczę, kiedyś to chyba oglądałam. Nieważne, słuchaj, jeżeli Cię przyciągnął ten filmik jeszcze raz, to znaczy, że może w innym stosiku, albo może nawet w tym samym, może po prostu Twoje wewnętrzne ja, Twoja wyższa jaźń, albo jakiś anioł, albo jakaś Twoja bliska Ci osoba ciągnie Cię tutaj, żeby Ci pokazać, zobacz to jeszcze raz, bo tu było coś dla Ciebie ważnego, a Ty zapomniałaś o tym. Także pamiętajcie, kochani, że to są dla Was informacje, podpowiedzi. Na tu i teraz i na każdy tu i teraz, kiedykolwiek byście sobie tutaj tego nie włączyli. Dobrze, moi kochani, to zaczynamy, nie przedłużamy, już lecimy. Witam wszystkie osoby, które wybrały sobie stosik numer 1. Zobaczmy, co tu mamy za karty. O, tu jakaś pani może być w ciąży. Cudownie. No dobrze, to może zacznę od tego, słuchajcie, bo już po prostu wow, chcę mi się powiedzieć po prostu wow. Niesamowita energia, bardzo pozytywna. Mamy tu, słuchajcie, koło fortuny z kamyczkiem zielonym awenturynem, czyli jeżeli lubisz minerały, to zdecydowanie tutaj awenturyn pokazuje nam i daje taką nam energię właśnie, która przyciąga nam szczęście, bogactwo, dobrobyt wszelkiego rodzaju. I koło fortuny, słuchajcie, ja celowo zaczynam od tego, bo jest to niesamowita karta spełnienia marzeń. Jeżeli coś szło źle, to teraz wszystko odwróci się na dobre. I tu mamy jeszcze na tej karcie I trust whatever the universe brings me, czyli ufam temu, co wszechświat mi przynosi. Czyli ważne jest, żebyśmy czasami potrafili, słuchajcie, się poddać fali, tak? Jeżeli coś się dzieje w życiu, to żeby się nie buntować, żeby się nie przeciwstawiać, bo niektóre rzeczy muszą się wydarzyć, żeby coś mogło na dobre się odmienić. Tak to tutaj czuję. Natomiast rozkład nieprawdopodobnie pozytywny, ponieważ mamy kartę Słońca i w tarocie jest to bardzo, bardzo, bardzo pozytywny omen. To znaczy, że no po prostu to, czego pragnęłaś, to tutaj w tych dwóch kartach jest pokazane, tak, to jest dla Ciebie teraz do wzięcia, słuchaj, tylko zaufaj wszechświatowi, cokolwiek Ci przynosi, bądź optymistyczna, doceniaj to, co masz. I tutaj mam I create what I choose naturally with joy, czyli tworzę to, co sama wybieram, to jest, słuchajcie, bardzo ważne, w sposób naturalny i z przyjemnością. Oczywiście karta cesarzowa jest niezwykłą kartą, kartą bardzo opiekuńczą, bardzo taką domową, troskliwą, gdzie tutaj pewne rzeczy mogą się narodzić, czyli tutaj jakieś nowości, jakieś nowe rzeczy, więc jeżeli chciałeś zrobić, wejść w coś nowego, to jak najbardziej, tutaj te karty są wspaniałe, po prostu tak, 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 masz tu trzy tak, rób to, idź w to jak najbardziej. Karta cesarzowej także mówi tutaj o ciąży, czyli patrząc na te karty, ta ciąża jest po prostu szczęśliwa i wszystko dobrze się zakończy, czyli idzie gdzieś tutaj, widać, że zdrowy, bo wszystko się na dobre odwróci, więc nawet jeżeli tam były jakieś kłopoty ewentualnie z ciążą albo z zajściem w ciąży, słuchajcie, to tutaj widać, że wszystko ładnie się pięknie ułoży i dochodzisz, słuchaj, do rewelacyjnego wyniku, tak? Słoneczko i w ogóle koło fortuny, to jest po prostu wow! Dawno nie widziałam tak pięknego zestawienia kart. Dobrze, zobaczmy, co tu jeszcze mamy.
Mamy tutaj kartę z Królestwa Kwiatów. Open your arms to receiving, czyli otwórz swoje ramiona na otrzymywanie. No proszę bardzo, czyli po prostu wszechświat, jeżeli będziesz płynąć z falą, tak, i zaufasz wszechświatowi i temu, co ci przynosi, no to po prostu zobacz. Twoje modlitwy po pomoc zostały wysłuchane i teraz otwórz się i zaakceptuj to, co do ciebie idzie, tak? Tak? Czyli uwierz w to, że to do ciebie idzie, bądź optymistyczny, optymistyczna, doceń to, co masz, zaufaj wszechświatowi i kreuj tylko to, co wybierasz w sposób naturalny i z przyjemnością. Czyli jeżeli tobie coś nie służy, to po prostu to zostaw, odejdź, ty nie musisz nic, to po prostu to zostaw, skup się na tym, czego pragniesz i idź w tym kierunku, bo po prostu no, rewelacyjny tutaj jest wynik, naprawdę przepiękny. Kolejne z nasze jednorożce kochane, co nam tu mówią. Teamwork, czyli praca zespołowa. Oj, tutaj czuję, że jest to bardzo ważne, szczególnie jeżeli myśleć tutaj, ja cały czas czuję tutaj panie w ciąży, albo które pragną zajść w ciążę, które chciałyby po prostu zostać mamami, albo które są już mamami, tak, z małymi dziećmi też, albo ze starszymi i czują się takie po prostu, że takie otaczają tą opieką, prawda, tą miłością, to tutaj słuchajcie, wszystko będzie dobrze i z tymi dziećmi, i z wami, i z domem. Przepiękna, wspaniała energia, ale ważne jest tutaj, żeby współpracować z innymi, żeby ta sytuacja miała dobre zakończenie. Czyli pamiętajmy, że nie musisz robić wszystkiego sama, słuchaj, czy sam, nie musisz. Poproś innych o pomoc, a na pewno jest mnóstwo osób wokół ciebie, którzy tą pomoc ci dadzą i czasami warto jest właśnie poprosić o pomoc, żeby, no żeby na przykład, jeśli się jest w ciąży, żeby wszystko było dobrze z tym dzieciusiem, tak? I ostatnia karta, no po prostu to jest niesamowite, ja muszę wam to pokazać, zobaczcie. Definitely yes, czyli zdecydowane tak. Zobaczcie. Odpowiedź na twoje pytanie to jest bardzo silne tak. Zobaczcie. Zobaczcie. Z wykrzyknikiem. Tak, z wykrzyknikiem. Zobaczcie. Czy to nie jest to, co tutaj wam cały czas mówiłam? Kurczę, zobaczcie. Przepiękna, niesamowita energia. Jeżeli zadałeś sobie jakieś pytanie przed włączeniem tego filmiku, to jest twoja odpowiedź. Zdecydowanie jest. Tak, i to nie jest tylko tutaj odpowiedź. Słuchajcie, tak, 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 jeżeli wejdziesz i jeżeli pozwolisz sobie pomóc, jeżeli wejdziesz we współpracę, tak? Jeżeli pozwolisz sobie pomóc, wejdziesz w jakąś współpracę, no właśnie, słuchajcie, ojejku, jak ja mogłam o tym nie powiedzieć? Jeszcze jedna rzecz. Jeżeli myśląc tu o pracy, tak, o pracy, pole zawodowe, jeżeli pragniesz coś nowego tutaj wprowadzić, jeżeli masz nowy pomysł, albo to już jest takie malutkie, takie już gdzieś tam zaczęło kiełkować, bo już gdzieś tam zasiałeś pierwszy ziarenka, to jest naprawdę niesamowity wynik tutaj. Tylko trzeba współpracować, tak? Trzeba mądrze współpracować z innymi, żeby tutaj fajny wynik uzyskać. Czyli jeżeli masz pomysł na jakąś nową rzecz, jakieś nowe, może innowacja, może jakaś nowa działalność, a może zmiana pracy na przykład, to tu karty krzyczą tak z wykrzyknikiem. No co ja mogę wam więcej powiedzieć? Cudowne karty, cudowna energia, życzę wszystkiego dobrego, życzę, żeby wam się te marzenia jak najszybciej zmaterializowały, urzeczywistniły. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia kolejnym razem. Witam wszystkie osoby, które wybrały sobie stosik numer 2 i zobaczmy, jakie tutaj mamy karty. Dobrze, to może zatrzymajmy się tutaj nad tymi kartami tarota. Co tutaj mamy? Mamy kartę wisielca. I tutaj mamy napis, potrafię spojrzeć na tą sytuację w inny sposób, z innej perspektywy jakby. Tutaj mamy siedem kielichów, ufam sobie, że uda mi się dostrzec prawdę. I kolejna karta, cztery miecze, daje sobie czas, który potrzebuję, żeby na nowo odzyskać jakby moją witalność.
Ojejku, no czuję, że tutaj zdecydowanie niektórzy z Was muszą sobie przemyśleć to i tamto i tutaj po prostu, no tu się dzieje, buzuje i w głowie, i w serduszku, i tutaj jakieś opcje są do wyboru, tutaj to znaczy opcje są do wyboru, co mam na myśli? Jakby dużo rzeczy się kłębi w Was, tak? I poszukujecie jakby tej prawdy. Może tutaj chodzić o to, że coś się zakończyło, że coś się wydarzyło, że z czegoś się tutaj leczycie teraz. Może właśnie emocje leczycie, może gdzieś tu nie ma tu jakby serca jako tako na dłoni, ale kielichy właśnie nam mówią o tym serduszku, o emocjach, tak, o uczuciach. Miecze nam mówią o umyśle, więc tutaj ewidentnie po czymś musicie dojść do siebie. Musicie sobie dać czas po prostu, żeby dojść do siebie, żeby też te emocje, te wszystkie rozbiegane tutaj uczucia poukładać, żeby odnaleźć w nich właśnie prawdę, tą prawdę, która jest istotna. I Wisielec właśnie mówi nam o tym, żeby spojrzeć na tą sytuację z innej perspektywy, spojrzeć na tą sytuację z innej strony. Może jakby spróbować wejść, jak to się mówi, w czyjeś buty i zastanowić się od jego strony, od jej strony. Bo ja mam wrażenie, że tutaj jest coś, czego jeszcze nie wiecie, że coś tutaj powinniście sobie jakąś prawdę odnaleźć właśnie. Może w sobie, może w całej tej sytuacji. Zobaczmy, co tu jeszcze mówią nam kwiaty. Znaczy to są, to jest Królestwo Kwiatów się nazywa. O, release all anger. Uwolnij całą złość swoją. Tak, ewidentnie coś tu się wydarzyło, co sprawiło, że czujecie się z tym źle. Czujecie się wkurzeni, zirytowani, może smutni, może rozżaleni, rozgoryczeni i to tutaj jest prośba od tych Królestwa Kwiatów, uwolnij swoją złość. I tutaj dalej, nie dawaj siły, jakby nie nasilaj jakby tej negatywnej sytuacji, wypowiadając negatywne słowa, bo kiedy to robisz, jakby karmisz tą negatywną sytuację wokół tego jeszcze bardziej. Ona narasta wtedy. Nie karmi jakby tego. Przestań tymi negatywnymi słowami, myślami tutaj jakby to dokarmiać energetycznie. Spróbuj, żebyś była w stanie właśnie popatrzeć na tą sytuację. Zobaczcie, tutaj znowu ten Wisielec z tej właśnie strony, tej takiej swojego wyższego ja, czyli takiej osoby, jakby wyjść poza tą sytuację, która się wydarzyła i spojrzeć takim chłodnym okiem na to, jakby przez pryzmat też może serducha, żeby nie patrzeć na tą osobę jak na wroga, tylko spróbować się zastanowić, dlaczego tak się wydarzyło, dlaczego ona tak postąpiła. I właśnie, i tutaj jeszcze jest prośba, żeby komunikacja, którą, czyli rozmowy, tak, żeby one były jednak pokojowe i takie przyjacielskie, przyjazne, żeby to nie było skakanie sobie do gardeł i atakowanie, bo słuchajcie, to do niczego nigdy nie prowadzi, nigdy. Czyli podsumowując, uwolnij swoją złość, to wszystko, co się w tobie nagromadziło przez tą sytuację. Słuchajcie, ja mogę wam tu doradzić, że sport bardzo pomaga. Krzykoterapia bardzo pomaga. Jak to wygląda? Jeżeli jeździsz samochodem, bo najbezpieczniej w samochodzie, i jedziesz sam, sama gdzieś, to zamiast włączyć głośnej muzyki szaleńczej, to po prostu wykrzycz wszystko, co ci siedzi na serduchu. A może zatrzymaj się gdzieś, żeby było bezpieczniej, i po prostu wykrzycz wszystko, wyszarp się o tą kierownicę, tylko jej nie urwij, bo to wiesz, musisz wrócić jeszcze do domu, no. Ale po prostu wyrzuć to z siebie, aż się popłaczesz. Jeżeli się popłaczesz, to znaczy, że krzykoterapia ci zadziałała. Powiem wam, że kiedy ja przechodziłam przez koszmarny okres w moim życiu, krzykoterapia była dla mnie po prostu, ojejciu, jednym z elementów, które uratowało moje życie dosłownie, bo ja byłam już na krawędzi, po prostu było mi już w pewnym momencie wszystko jedno. Na pewno wielokrotnie też czuliście takie coś. Trzeba z tej
krawędzi odejść, trzeba samemu, nie czekaj, aż ktoś przyjdzie i cię uratuje. Po prostu zrób krok do tyłu, potem jeszcze jeden i jeszcze jeden, i potem się rozpędź i zacznij biec w stronę życia, bo życie jest przepiękne, słuchajcie. Tylko tu musisz wyjść z tego takiego, bo wpadłeś w taką jakby bańkę, taką, jak to powiedzieć, w taką. Jakbyś był pod taką kopułą, czy była, tak? Pod taką kopułą właśnie złości, goryczy, stresu i tak analizował w głowie cały czas w kółko to, co się wydarzyło. Leżysz i myślisz o tym wszystkim, ale to do niczego nie prowadzi. Spróbuj spojrzeć na to z innej perspektywy, a może uda ci się po prostu opuścić tą bańkę, bo ona nie jest fajna. Po co ci to? Proszę ciebie. Przecież, kurczę, życie jest fajne, naprawdę. Wiadomo, żałoba żałobą, trzeba pewne rzeczy, bo to żałoba po zmarłym, albo też żałoba, to jest to samo, jeżeli nam się coś takiego złego w życiu przydarzy, to później musimy dojść do siebie, prawda? Więc tu jest to, ten czas dochodzenia do siebie, cztery miecze, daj sobie czas, zaufaj sobie i zaufaj temu, że będziesz w stanie dostrzec właśnie prawdę, czyli jakąś prawdę dla ciebie ważną. Ale nie chodzi tutaj, słuchaj, o doszukiwanie się jak detektyw, jak Sherlock Holmes, bo ktoś coś tam kiedyś powiedział, to ja tego zapytam, jeszcze tamtego dopytaję. Nie o to chodzi, słuchaj, daj już z tym spokój. Czy to ci coś da, powiedz mi? Czy to cię doprowadzi do jakiegoś, jeżeli nawet udowodnisz coś komuś, nie wiem, a ten ktoś ci przyzna rację. Czy coś się zmieni, słuchaj, czy planeta zacznie się kręcić w inną stronę, czy tobie to da jakiś wyraźny, jakiś zysk, cokolwiek, co ci to da, powiedz, tak się zastanawiam, czasem tak po prostu walczymy z takim zapamiętaniem jak te lwy, a potem tak dochodzimy, już wygraliśmy się, udowodniliśmy i stajemy tak i co, no i co? No i nic właśnie, no i właśnie nic, bo to tak naprawdę nic nie daje, zostawiamy tylko ze sobą zgliszcza, idziemy jak tornado i potem bardzo często niszczymy relacje, słuchajcie, a tu kurczę, tak popatrzeć na tego człowieka jak na człowieka, no, bo też ma swoje gorsze dni, słabości, ja nie wiem, o kim mówię, ale czuję, żeby po prostu, też nie bronię tej osoby, to też nie bierz tak tego pod uwagę, stoję z boku, patrzę na to z boku, widzę karty i mówię, tak, spróbuj spojrzeć inaczej, spróbuj odwrócić sytuację. Zastanów się, jakbyś ty postąpił, gdybyś była w sytuacji tego człowieka. Czy być może czasem jak się tak zrobi, odwróci się ta energia, to człowiek myśli, kurde. No jest duże prawdopodobieństwo, że mógłbym zachować się tak samo. Więc nie biczujmy ani siebie, ani tych ludzi. Wybaczajmy sobie, słuchajcie, wzajemnie te nasze głupoty, te nasze durne zachowania. Mało dojrzałe, bo naprawdę, czasami można sobie to wytłumaczyć tak. To nie jest to, że ten ktoś zasługuje na moje wybaczenie do końca, tak? Bo tak czy inaczej się zachował, tak czy inaczej postąpił. Ale ty zasługujesz na spokój wewnętrzny. Natomiast przechodząc przez to wszystko, to ty się katujesz. Po co ci to? Dajże spokój. Zostaw to. Życie jest piękne. Wyjdź na zewnątrz, idź do parku. Natychmiast iść do parku. Jak tylko możesz, to zabieraj się sprzed tego komputera, telefonu, kurczę, na zewnątrz już, popływać na rower, pospacerować, tak będę ci mówić, co masz robić. Wiesz dlaczego? Bo kurczę, czasem trzeba kopa w pupę dostać, żeby się ruszyć z miejsca, żeby spojrzeć na coś z innej perspektywy. A uwierz mi, że jeżeli wyjdziesz i czy jest, nieważne jaka jest pogoda, ty mi tu nie marudź, że jest brzydka pogoda wtedy. No to co? To weź parasol albo nie wiem, tam czapkę załóż, tak? I wyjdź i zobacz, złap oddech głęboki. Popatrz, jak ludzie żyją, dalej żyją. Mimo tego, co się tu podziało, świat się dalej kręci, wszystko idzie dalej, tak? I ty też możesz iść dalej, tylko wiesz co? Tylko po prostu musisz sobie na to pozwolić. Ja ciebie bardzo proszę, pozwól sobie na to. No. Kolejna rzecz, która tutaj, no, to jest dla mnie niesamowite. Jeżeli mówię o czymś, a później biorę kartę, której wcześniej nie widziałam i nagle jest dokładnie to, o czym ja mówię. Zobacz, pobiegaj, pospaceruj, popływaj albo w jakikolwiek inny sposób porusz swoje ciało. No, to ci da więcej energii i szczęścia. Zobacz, ja ci to pokażę, jak tylko znasz angielski. Proszę ciebie bardzo. No, czy to nie jest to, co ja przed chwilką ci mówiłam? Exercise, czyli poćwicz troszkę, poruszaj ciałem, poczujesz się lepiej.
Ojej, niesamowite. Uwielbiam, jak energię to sprawiają właśnie, że ja coś mówię, a oni zaraz cyk, identyczna karta. Po prostu niesamowite. Tak, bardzo mnie to cieszy. Bardzo dziękuję serdecznie. I kolejna rzecz, bardzo ciekawa karta wypadła. Family culture, czyli jakieś tradycje, rzeczy dotyczące naszej rodziny, twojej rodziny, tak? I tu jest podpowiedź, żeby dowiedzieć się czegoś więcej na temat rodzinnych historii, opowiadań, tego, co się przekazuje czasem z pokolenia na pokolenie, prawda? Tu jest jakieś ważne, jakaś informacja, żeby właśnie poszukać czegoś w tych rodzinnych naszych kręgach, popytać o jakieś rzeczy, które się wydarzyły. Może to też dotyczy tutaj, słuchajcie, tej twojej, tego dochodzenia do siebie, bo może czegoś nie wiesz jeszcze względem rodziny kogoś, może ktoś odszedł, dlatego tutaj jesteś w takiej energii smutku, żalu, złości, bo jak ktoś odchodzi, czasem ciężko jest nam się z tym pogodzić, jesteśmy wściekli na cały świat. Wszystko zrozumiałe, słuchaj, ale poruszaj się, wyjdź, złap oddech. Życie jest naprawdę piękne. Nawet jeżeli w tym momencie mówisz nie, 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 wcale nie jest, uwierz mi, że jest. Po prostu musisz pozwolić sobie na to, by wyjść spod tej kopuły, pod którą teraz jesteś i zacząć żyć na nowo. I tego ci życzę z całego serduszka. Wszystkiego dobrego dla ciebie. Do usłyszenia kolejnym razem. I witam wszystkich, którzy wybrali sobie grupkę numer 3. Zobaczmy, co tu mamy. 10 buław. Księżyc i świat. Oj, coś tu się dla was kończy, moi kochani. Na razie może skupię się na tych kartach. Zdecydowanie patrząc na te karty, widzę, że coś tu, jakiś tutaj okres dobiega u was końca, jakiś etap się kończy. Bo mamy kartę świata. No, coś tutaj się zakończa, tak definitywnie, tak po prostu nieodwołalnie. Jakiś koniec mamy. Mamy 10 buław, czyli znowu dziesiątka, czyli zakończenie, tak? I tutaj z tymi 10 buławami mam takie wrażenie, że po prostu masz już serdecznie dość pewnych rzeczy. Dlatego to chcesz zakończyć. Masz serdecznie po prostu dosyć. I co ta karta tutaj, zobaczcie, I love and care for myself first. Jest tutaj taka prośba, żebyś jakby otoczył sam siebie, otoczyła sama siebie opieką, zadbał o siebie, bo ewidentnie jest tu pokazane, że był jakiś długi okres, kiedy zdążyłeś uzbierać 10 buław. To znaczy, że po prostu to wszystko masz na sobie, jakbyś zniosła taki ogromny ciężar razem na swoich plecach. Ale tutaj już masz tego dosyć. Masz serdecznie dosyć po prostu tu w tej karcie i tutaj jest już nowy początek pokazany. No, jest karta świata. I tutaj jest prośba do ciebie, żebyś I celebrate life and welcome new energy, czyli celebruję moje życie, czyli tak potrafię się nim cieszyć, tak, i witam nowe energie, bo tuż po tej karcie przychodzi nowy początek, słuchajcie. Karta księżyca mówi nam tutaj, aby na dwa sposoby, czyli tak, jedna rzecz, czegoś możesz tu jeszcze do końca nie wiedzieć, ale ponieważ jest karta świata i tutaj tych buław, mam wrażenie, że to wyjdzie na jaw. To po prostu się, to wyjdzie na jaw, to się okaże, to zobaczysz to wyraźnie, ponieważ jest karta świata. Zobaczysz to. Tylko bazuj na intuicji. Pozwól sobie, żeby intuicja twoja ciebie prowadziła do właściwych decyzji, a wtedy będzie pozytywne bardzo zakończenie i uda ci się wejść w nowe. No, bo tutaj serdecznie masz dość i zatrosz się w końcu o siebie. Już daj spokój, po prostu świat nie stanie, jak ty na chwilę sobie zrobisz wolne. Naprawdę. Świat się nie zatrzyma, będzie się dalej kulka kręcić, wszyscy będą potem jak te mróweczki biegać spokojnie. Ty możesz troszeczkę tutaj złapać oddechu. I nie kręć głową, że nie, bo możesz. Tak, tak, możesz. Możesz, uwierz mi. Ja już wielokrotnie słyszałam, że nie, nie, ja muszę, bo coś tam. Ty nic nie musisz. Musisz się położyć i odpocząć. Naprawdę. Możesz włączyć, nie wiem, co tam lubisz. Film, Netflix sobie obejrzyj, muzyczkę jakąś, iść na spacer, na rower, iść. I co z tego, że nie będzie obiadu dla rodzinki?
Nie poumierają, sobie kanapkę zrobią. Już tam weź, nie przesadzaj, naprawdę. No, weź, odpocznij troszkę, daj spokój. No przecież jak można tyle buław nieść? No ile można to nieść? Jak długo? Aż człowiek, kurczę, upadnie na kolana. I co potem rodzince z ciebie, jak ty po prostu będziesz tutaj w drzazgach i w rozsypce totalnej, bo ci zdrowie poleci na przykład? Daj z tym spokój już. Weź, odpocznij sobie. No, może tego nie dostrzegasz właśnie. Może to jest to, czego ty nie dostrzegasz, że ty, kurczę, czy ty cyborgiem jesteś? Bo jeśli jesteś cyborgiem, słuchaj, no to słowa nie powiem. No to cyborgi są niezniszczalne. Ale jeśli jesteś człowiekiem, przypadkiem jakimś, jeżeli tu ludzie mnie słuchają, to witam wszystkich human beings, hello. To jeśli jesteś tym człowiekiem, słuchaj, to weź, ty odpocznij, bo to jest jeden z etapów naszego funkcjonowania prawidłowego. Pomyśl sobie, co by się stało, jakbyś na okrągło jeździł, jeździła samochodem bez przystanku. Ile to auto pojedzie? Już nie mówię o tym, że trzeba go tankować, ale co? I serwis jest potrzebny, i odpoczynek dla tego samochodu, tak? Więc ty jak ten samochód, proszę bardzo, teraz do garażu, znaczy no takie, wiecie, no nie, że do garażu, garażu, ale to takie przenośnia mi przyszło do głowy. Po prostu się połóż, odpocznij sobie. Odpocznij sobie i przestań mówić, że nie możesz, bo możesz. Poproś intuicję, żeby cię poprowadziła i w końcu zacznij jej słuchać, bo tutaj taka jest sugestia, że ty nie do końca tej intuicji słuchasz. Weź, poproś intuicję, niech cię poprowadzi i pozwól się jej prowadzić, a będzie dobrze. Zobaczmy dalej. Ojeju, no tu coś jest z tym zdrówkiem, bo tutaj znowu mamy. Jesteś uleczany, widzisz? O, fajny czas teraz dla ciebie, żeby przejść, żeby zakończyć ten trudny okres. Weź w nowe, w nową energię. Prosiłeś o jakieś uzdrowienie i to już jest, to już leci do ciebie, jest w drodze do ciebie, po prostu it's on your way, leci do ciebie, tylko sobie pozwól na to, żeby się uleczyć, to czasem trzeba sobie pozwolić, prawda, na ten okres odpoczynku. Ok, następna karta jednorożca nam tu mówią, believe in yourself, czyli uwierz w siebie, no uwierz w siebie. Zobacz, że dobrze sobie radzisz, a wtedy będziesz sobie dobrze radzić. Jeżeli po prostu będziesz wierzyć w to, że wszystko będzie dobrze i że sobie poukładasz tak jak trzeba, no nasza wiara, słuchajcie, to jest połowa sukcesu. Połowa sukcesu, więc uwierz w to, że możesz, a wtedy naprawdę ci się to uda, no. Musisz wierzyć. Mam o to tu położyć, bo te karty po prostu tak z sobą pięknie korespondują, że to jest aż niesamowite. Ta intuicja tu też ci pomoże i taki instynkt wewnętrzny właśnie zrozumieć, że możesz. I żeby ci ta intuicja i ten instynkt, żeby cię to poprowadziło w to nowe, bo nowe jest piękne, pięknie to tu wygląda. Wszystko, cokolwiek tutaj miałeś ciężkiego, co niosłeś na plecach, to po prostu to wszystko się kończy już teraz, tylko daj się poprowadzić intuicji. I tutaj mam jeszcze kartę piękną, best friends, czyli najlepsi przyjaciele i tacy naprawdę najlepsi przyjaciele zawsze trzymają się razem, bez znaczenia co. Czyli mam wrażenie, że tutaj chodzi o to, żeby rozejrzeć się też wokół siebie i dostrzec, kto tym prawdziwym przyjacielem dla was jest. Tak, bo mam wrażenie, że tutaj te pałki, te 10 buław, one też mówią o tym, że no, czegoś, kogoś może tutaj masz serdecznie dość, bo po prostu po dziurki w nosie, tak mam ochotę powiedzieć, no. Bo tacy naprawdę prawdziwi przyjaciele, to oni zawsze się trzymają razem, bez znaczenia, słuchaj, czy jesteś na wozie, czy pod wozem. Musimy o tym pamiętać i uwierz w siebie i pamiętaj, że cokolwiek sobie zamarzysz, jesteś w stanie to zrealizować, tylko uwierz w siebie, bo masz kartę świata, czyli nowa energia do ciebie idzie, zamykasz stary etap, nowa energia przed tobą, uleczenie jest w drodze, czy to jest uleczenie względem emocji twoich, czy ciała fizycznego, wszystko jest na świetnej drodze. Gratuluję ci, świetnie, przepiękna energia, cudownie, bardzo się cieszę. Wszystkiego dobrego do ciebie, dla ciebie dużo zdrówka przede wszystkim i takiego rozsądnego podejścia i abyś potrafił, potrafiła z tą intuicją i z tym instynktem tutaj wejść w rozmowę i dała się poprowadzić. Dobrze, buziaki słodkie, ściskam mocno, całuję. Do usłyszenia kolejnym razem.